Sąd postanowił na podstawie artykułu 357 paragraf 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu, a to Elżbiecie Serafin, Józefowi Wieczorek i Adamowi Słońce na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu jawnego ogłoszenia wyroku, określając, iż czynność ta ma być wykonywana w sposób nieutrudniający przebiegu postępowania, jak również niesprzeczny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z treścią artykułu 13 ustawy Prawo prasowe, pouczoną treści artykułu 357 paragraf 4 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tym przepisem sąd może zarządzić opuszczenie sali rozpraw przez przedstawicieli środków masowego przekazu, którzy zakłócają przebieg rozprawy. Sąd postanowił na zasadzie artykułu 358 KPK na wniosek oskarżonego Stanisława Zamojskiego wyrazić zgodę na utrwalanie przebiegu ogłoszenia wyroku za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, albowiem w tym zakresie nie przemawia przeciwko temu wzgląd na prawidłowość postępowania. Zarządzenia strony usłyszały, w takim razie przedstawiciele środków masowego przekazu, jak również oskarżony. Również w takim razie proszę wstać, sąd ogłosi wyrok. Wyrok Rzeczpospolitej Polskiej dnia 12 października 2017 roku. Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, drugi wydział karny w składzie obecnym po rozpoznaniu dnia 25 kwietnia 2017 roku, 29 czerwca 2017 roku i 12 października 2017 roku sprawy Stanisława Zamojskiego, syna Piotra i Leonardy z domu Ciepiela, urodzonego 11 marca 1950 roku w Krakowie, oskarżonego o to, że w punkcie pierwszym w dniu 16 lutego 2016 roku w miejscowości Nowy Sącz województwa małopolskiego pomówił i poniżył w opinii publicznej prokuratora prokuratury rejonowej w Nowym Sączu poprzez podanie przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu pismach procesowych datowanych na dzień 15 luty 2015 roku, iż prokurator Waldemar Krygiel, wykonując obowiązki służbowe w sprawie sygnatura akt 1DS 1757/14, reprezentował interes wrogiego antypolskiego lobby albo też jest chory psychicznie i z tego względu łamie prawo oraz kocha zbrodniarzy totalitarnych, czym naraził go na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia zawodu prokuratora, to jest o przestępstwo z artykułu 212 paragraf 1 Kodeksu Karnego, Stanisława Tatary, syna Franciszka i Genowefy z domu Major, urodzonego 28 października 1945 roku w Pawlikowicach, oskarżonego o to, że w punkcie pierwszym w dniu 16 lutego 2016 roku w miejscowości Nowy Sącz województwa małopolskiego pomówił i poniżył w opinii publicznej prokuratora prokuratury rejonowej w Nowym Sączu poprzez podanie przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu
pismach procesowych datowanych na dzień 15 lutego 2015 roku, iż prokurator Waldemar Krzywier, wykonując obowiązki służbowe w sprawie sygnatura AD1TS 1757/14, reprezentował interes wrogiego antypolskiego lobby albo też jest chory psychicznie i z tego względu łamie prawo oraz koła zbrodniarzy totalitarnych, czym naraził go na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia zawodu prokuratora. To jest o przestępstwo z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego. Orzekając w zakresie czynu zarzucanego oskarżonemu Stanisławowi Zamojskiemu aktem oskarżenia na mocy artykułu 66 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego i artykułu 67 paragraf 1 kodeksu karnego, postępowanie karne przeciwko oskarżonemu o czyn polegający na tym, że w dniu 16 lutego 2016 roku w Nowym Sączu w piśmie procesowym z dnia 15 lutego 2016 roku przedłożonym w trakcie posiedzenia przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu sygnatura AD2KZ 275/15, które było przedmiotem rozpoznania jako wniosek strony, pomówił prokuratora prokuratury rejonowej w Nowym Sączu Waldemara Krzywiera o takie postępowanie lub właściwości, które mogły pokrzywdzonego poniżyć w opinii publicznej, jak również narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowiska prokuratora poprzez wskazanie, iż pokrzywdzony, wykonując obowiązki służbowe w sprawie o sygnaturze AD1DS 1757/14, sporządził akt oskarżenia na skutek poważnej choroby psychicznej, która zmusza go do łamania prawa i miłości do totalitarnych zbrodniarzy, jak również reprezentował interes wrogiego antypolskiego lobby, co stanowi występek z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego, warunkowo umarza na okres próby wynoszący 2 lata. Orzekając w zakresie czynu zarzucanego oskarżonemu Stanisławowi Tatara aktem oskarżenia na mocy artykułu 66 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego i artykułu 67 paragraf 1 kodeksu karnego, postępowanie karne przeciwko oskarżonemu o czyn polegający na tym, że w dniu 16 lutego 2016 roku w Nowym Sączu w piśmie procesowym z dnia 15 lutego 2016 roku przedłożonym w trakcie posiedzenia przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu sygnatura AD2KZ 275/15, które zostało również przez oskarżonego odczytane i które było przedmiotem rozpoznania jako wniosek strony, pomówił prokuratora prokuratury rejonowej w Nowym Sączu Waldemara Krzywiera o takie postępowanie lub właściwości, które mogły pokrzywdzonego poniżyć w opinii publicznej, jak również narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowiska prokuratora poprzez wskazanie, iż pokrzywdzony, wykonując obowiązki służbowe w sprawie o sygnaturze 1DS 1757/14, sporządził akt oskarżenia, w cudzysłowie, na skutek poważnej choroby psychicznej, która zmusza go do łamania prawa i miłości do totalitarnych zbrodniarzy, jak również reprezentował interes wrogiego antypolskiego lobby, co stanowi występek z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego, warunkowo umarza na okres próby wynoszący 2 lata na mocy artykułu 67 paragraf 3 kodeksu karnego, w związku z artykułem 72 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, zobowiązuje oskarżonych Stanisława Zamojskiego i Stanisława Tatarę do przeproszenia na piśmie pokrzywdzonego Waldemara Krzywiera w terminie 3 miesięcy od daty prawomocnienia się wyroku na zasadzie artykułu 627 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, w związku z artykułem 629 kodeksu postępowania karnego, w związku z artykułem 616 paragraf 1 i 2 kodeksu postępowania karnego, w związku z artykułem 633 kodeksu postępowania karnego i na mocy artykułu 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych, dziennych ustaw nr 49 z 1983 roku, pozycja 223 z późniejszymi zmianami, zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów sądowych od oskarżonych Stanisława Zamojskiego i Stanisława Tatary kwoty po 220 zł, w tym kwoty po 120 zł tytułem wydatków oraz kwoty po 100 zł tytułem opłat od warunkowego umorzenia postępowania. Proszę usiąść, posłuchać krótko. Na Białoruś! 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 Sąd pod sąd! 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 Przepraszam wszystkich Państwa do usłyszenia sądu. Przez komuną! Proszę Państwa! Przez komuną! Przez komuną!
oczyszczenie dobrowolne. Proszę Państwa, czy Państwo chcą usłyszeć system o tym wyroku? Zarządzono oczyszczenie najlepsze przez Pana Adama Stańca. Jeżeli te osoby chcą usłyszeć system o tym wyroku, proszę usiąść i posłuchać. Nie życzymy sobie. Nie będziemy słuchać. Pani jest stronnicza. Stronnicza po prostu za komunistę pani jest. Nie nadaje się pani do wolnej Polski. To nie jest opinia wolnego sądu. Nie nadaje się pani do wolnej Polski. Do Sowietów proszę. No. Proszę wrażony, a proszę niewinny będzie karany. Sąd postanowi. Na zasadzie artykułu 38, paragraf 3, skandal, ale po prostu skandal. Prawa ustroju są... A my jesteśmy w Polsce, komunistycznej. Nie, my jesteśmy upominani, proszę kandydatować. Aha, niech sąd wyjdzie stąd i policja z tej sali. To jesteśmy my. Zapraszam wszystkich państwa. Sąd zarządził również opuszczenie przez wszystkie osoby. No tak, z takim sądem nie chcę mieć do czynienia. Proszę się Hańba! Proszę usiąść i posłuchać o tym wyroku, jeżeli chodzi o postawę osoby, również o przedstawicieli Ksiądza Masowego Przekazu. Jeżeli chodzi o pana Zobowskiego, to instrukcja dotyczyła dźwięku, bo po prostu artykuł 398 tego dotyczy. Jeżeli chodzi o pana Zamońskiego, zgoda dotyczyła dźwięku, albowiem wprost artykuł 358 Kodeksu Postępowania o tym mówi. Proszę usiąść, posłuchać motywów wyroku. Jeżeli chodzi o stan faktyczny mniejszej sprawy, to sąd dokonał ustaleń na podstawie całości zgromadzonego materiału dowodowego, którego oceniono w kontekście artykułu 7 Kodeksu Postępowania Karnego. I ten stan faktyczny co do kwestii złożenia określonego oświadczenia pisma procesowego jest jasny. Sami oskarżeni poza kwestionowaniem intencji, w jakich zostało złożone to pismo, jak również kwestionowaniem w przypadku oskarżonego Stanisława Zamońskiego publiczności w zakresie przedstawienia i potem przedłożenia przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu nie kwestionowali, że doszło do złożenia takiego pisma sformułowanego jako wniosek dowodowy, a zatem w tym zakresie i wyjaśnienia oskarżonych i zeznania pokrzywdzonego, jak również pozostała zgromadzona dokumentacja zasługują na wiarę. Są one jasne, wspólne, konsekwentne. Jeżeli chodzi o pozostałą część wyjaśnień oskarżonych odnoszącą się do motywacji podjętych działań, no to tutaj jest to kwestia nie stanu faktycznego, a ocena, a zatem po części nie podlega ocenie sądu. Podlegają ocenie sądu te kwestie, o których była mowa zarówno w części wyjaśnień oskarżonych, jak również dzisiaj w składanych oświadczeniach, jak również w mowie końcowej dotyczącej okoliczności. Po pierwsze, czy to pismo zostało odczytane. W przypadku oskarżonego Stanisława Tatary nie budzi to wątpliwości.
w świetle zapisów w protokole, czy zostało ono przedstawione w sposób publiczny, chociaż te kwestie mają marginalne znaczenie dla kwestii oceny, czy doszło do realizacji znamion występu określonego w artykule 212 paragraf 1 kodeksu karnego. Jeżeli chodzi o tą kwestię publiczności odnoszącą się do posiedzenia z dnia 16 lutego 2016 roku, to wprost w protokole tego posiedzenia zalegającym na karcie 18 wskazano osoby uczestniczące w czynności. Dalej sąd wyraził zgodę przedstawicielom prasy, telewizji oraz stronom na dokonanie rejestrowania dźwięku i obrazu z przedmiotu posiedzenia, a w świetle otworzonym dzisiaj nagrań nie budzi wątpliwości, że poza tymi osobami, o których była mowa, w tym protokole znajdowały się osoby w charakterze publiczności, a zatem tutaj nie ulega wątpliwości, że te wskazania oskarżonego Stanisława Zamoyskiego kwestionujące, że doszło do upublicznienia tego pisma, no i nie znajdują potwierdzenia w treści tego dowodu z dokumentów. Jeżeli chodzi o pozostałą część wyjaśnień oskarżonych dotyczących tego, że posługiwali oni się tym pismem w ramach tylko i wyłącznie uprawnień procesowych, jak również w ramach przysługującego prawa do krytyki, nie zasługuje ona na wiarę. Tutaj sąd dokona oceny tego w kontekście znamion występu określonego w artykule 212 paragraf 1 kodeksu karnego, odnosząc się do stanu prawnego i dokonując oceny prawnej. Krótko wskazać tutaj należy na te okoliczności, które były przedmiotem również dzisiejszego odtworzenia, a które były wypowiadane przez przebywającego przez chwilę na sali rozprawy Adama Słomkę. Tutaj treść wypowiedzi przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu wymienionej osoby była zgoła inna i w ocenie sądu wystarczające dla obrony praw oskarżonych było przedstawienie sytuacji w ten sposób, jak zostało to przedstawione przez wymienionego, a nie dowodzenie innych okoliczności odnoszących się do osoby pokrzywdzonego. Stąd też w tym zakresie wyjaśnienia oskarżonych nie można uznać za wiarygodne. Jeżeli chodzi o zeznania pokrzywdzonego, są one jasne, spójne, konsekwentne. Sąd dał im wiarę w całości, znajdują potwierdzenie w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności w treści pisemnych dokumentów w formie protokołu posiedzenia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, jak również pism skierowanych przez oskarżonych zalegających na kartach od 18 do 20 sprawy. Również całość dopuszczonego materiału dowodowego dokumentów sąd uznał za wiarygodne, ich autentyczności, wiarygodności nie kwestionowała żadna ze stron postępowania. W tym część tych dokumentów była wytworzona przez osoby uprawnione w ramach obowiązujących procedur, a zatem w tym zakresie brak było podstawy do kwestionowania ich wiarygodności. Co do dalszych kwestii, przedmiotem, który został zarzucony oskarżonym, jest występek określony w artykule 212 paragraf 1 kodeksu karnego. Jest to przepis obowiązujący. Wielokrotnie co do tego przepisu, tak jak tutaj przytaczano również na sali rozpraw, toczyły się dyskusje społeczne, toczyły się również prace legislacyjne dotyczące bądź jego usunięcia z obowiązującego kodeksu karnego, bądź też zmiany. Póki co taka nowelizacja nie nastąpiła, zatem nie można czynić w szczególności oskarżycielowi publicznemu bądź też pokrzywdzonemu zarzutu, że korzysta z ochrony procesowej przewidzianej tymże przepisem. I jeżeli chodzi o te okoliczności, to sąd w tym zakresie odniósł się do wniosków zarówno przedstawiciela organizacji społecznej, jak i oskarżonych apelujących, aby nie stosować tego przepisu. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące znamion występu, który został stypizowany w tymże przepisie, to wskazać tutaj należy na kwestie dotyczące poglądów judykatury, w szczególności wskazujące na kwestię, kiedy może być zrealizowany występ ogłoszony w artykule 212 paragraf 1 kodeksu karnego i w powiązaniu z treścią artykułu 213 kodeksu karnego. Występ określony w artykule 212 jest występkiem, który się określa powszechnie jako pomówienie bądź poprzednio obowiązującym w stanie prawnym pod twarz i dotyczy ona kwestii dotyczących podnoszenia zarzutów co do innej osoby. Jeżeli chodzi o ten występ, to w ocenie są zarówno znamiona przedmiotowe, jak i podmiotowe tego występu zostały zrealizowane przez oskarżonego. Oskarżeni po pierwsze niewątpliwie podjęli działania w formie sporządzenia pisma procesowego z dnia 15 lutego 2016 roku, a następnie
następnie przedłożenia go jako wniosek dowodowy w sądzie. Oskarżony Stanisław Tatara, co wynika z protokołu posiedzenia przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, dodatkowo to pismo, które było przedmiotem procedowania, odczytał. A zatem, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące działania, no to to pismo, jak wynika z samych danych z tychże dokumentów, zostało przez oskarżonych przedstawione, zostało poddane rozstrzygnięciu. Dotyczyło to kwestii dotyczących osoby pokrzywdzonego. Jeżeli chodzi o pomówienie, to w języku potocznym jest to bezpodstawne zarzucenie komuś lub niesłuszne przypisanie komuś jakiś cech, posądzenie kogoś bądź też oskarżenie, a zniesławienie to pozbawienie kogoś czci, sławy, dobrego imienia, oczernienie, obmówienie. I jeżeli chodzi o te kwestie, no to w świetle samego treści zapisu zawartego w tychże pisma procesowego oskarżony, no niewątpliwie nie ulega wątpliwości, że tutaj te treści były zniesławiające osobę pokrzywdzonego, odnoszące się do jego stanu psychicznego, jak również do kwestii dotyczących łamania prawa i miłości do totalitarnych zgrodniarzy. Tutaj cytat z pism przedłożonych przez oskarżonego. W powszechnym odczuciu społecznym takie okoliczności stanowią pomówienie, jak również stanowią negatywne odniesienie się do cech danej osoby. Tutaj w tym kontekście należy się również odnieść do wypowiedzi oskarżonych dotyczących tego, że działali bądź w ramach dozwolonej krytyki, bądź w ramach kwestii dotyczących prawa do obrony. Jeżeli chodzi o to prawo do obrony, bądź też powoływaną przez oskarżonego Stanisława Tatarę wolność słowa, którą oskarżony tutaj sąd pozwoli sobie zacytować, przedstawił jako wolność mówienia wszystkiego, no to jeżeli chodzi o te okoliczności, no to tutaj wprost z treści artykułu 212 paragraf 1 Kodeksu Karnego wynika, że te kwestie podlegają określonym ocenom, nie tylko ocenom etycznym, ale ocenom prawnym, i tam, gdzie zaczyna się ochrona dóbr bądź też osobistych w prawie cywilnym, bądź też również czci dobrego imienia do innych osób, te uprawnienia innych osób się kończą. Tutaj sąd daje taki przykład zazwyczaj stronom, że nie chciałyby być pomawiane o takie okoliczności i żądałyby ochrony karno-procesowej w takiej sytuacji, gdyby takie zarzuty pod ich adresem się pojawiły. I jeżeli chodzi o oskarżonego Stanisława Tatarę, to wielokrotnie tutaj się apelował, że jakieś prawo musi być przestrzegane. Sąd się z tym w pełni zgadza. Jeżeli artykuł 212 paragraf 1 Kodeksu Karnego obowiązuje, no to powinien być przestrzegany. Jeżeli chodzi o dalsze kwestie, no tutaj nieuzasadnione są zarzuty, że te celem działania było tylko i wyłącznie ochrona własnych interesów. Jak wynika z przytoczonej, odtworzonej tutaj wypowiedzi innych uczestników tamtego postępowania, dla ochrony interesów oskarżonych w tamtym, obwinionych w tamtym procesie, również w innych procesach, wystarczyło sformułowanie zarzutów odnoszących się do stanu faktycznego, a nie co do osoby oskarżyciela publicznego. Również nieuzasadnione są zarzuty dotyczące naruszenia artykułu 213 Kodeksu Karnego, w szczególności tutaj podnoszone przez przedstawiciela organizacji społecznej, albowiem po pierwsze w żaden sposób nie miał tutaj zastosowania paragraf pierwszy tego przepisu, jak również paragraf drugi. Jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące zarzutu postawionego w trakcie procesu, no, przytoczyć należy pogląd zawarty w postanowieniu Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2013 roku do sygnatury 3KK 387/12, w którym mowa o tym, że zarzut postawiony w trakcie procesu nie stanowi zniesławienia tylko i wyłącznie, gdy zamiarowi sprawcy stawiającemu zarzut musi przyświecać ochrona własnego interesu w sprawie. Zarzut musi być podniesiony w stosownej formie, a zamiarem sprawcy nie może być wyłącznie poniżenie tej osoby, wobec której zarzut jest podnoszony. Tutaj nie można uznać, żeby to była stosowna forma, bądź też podniesienie tego zarzutu było niezbędne, bądź też by oskarżeni dokonali jakichś czynności sprawdzających, w cudzysłowie, osobę pokrzywdzonego, które uzasadniałyby takie zachowanie. Co do kwestii dotyczących znamion podmiotowych występu określonego w artykule 212, to zniesławienie może być popełnione wyłącznie umyślnie, jak w zamiarze bezpośrednim bądź też ewentualnym. Przy ocenie zamiaru sprawcy ważne jest badanie świadomości zniesławiającego, w szczególności w oparciu o treść dokumentów, jak również wyjaśnienie osoby oskarżonej. Aby przypisać oskarżonemu działanie umyślne, konieczne są ustalenia ze strony intelektualnej
A jeżeli chodzi i konstatujemy, jeżeli chodzi o zamiar, to może on wyrażać bezkompromisową chęć niesławienia tylko ewentualne prawdopodobieństwo pomówienia konkretnego podmiotu, jak również w judykaturze wielokrotnie się podkreśla, ustalenia dotyczące strony podmiotowej czynów, tyczące się kwestii zamiaru, nie mogą opierać się tylko i wyłącznie na werbalnym przekazie oskarżonego, muszą być wnioskiem koniecznym, wynikającym z analizy całokształtu przedmiotowych, podmiotowych okoliczności zajścia. Nie można popierać stosunku sprawcy do pokrzywdzonego, jego właściwości osobistych, dotychczasowego sposobu życia, pobudek, motywów działania, sposobu działania oraz wszelkich innych przesłanek wskazujących, iż sprawca, mimo że nie wyraził swojego zamiaru, chciał osiągnąć określony cel. I jest to cytat z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2013 roku. Sygnatura 2K80/13 jest zamieszczony w krakowskich zeszytach sądowych z 2013 roku, numer 11, pozycja 87. Natomiast jeżeli chodzi o zamiar ewentualny, to tutaj warto przytoczyć pogląd Sądu Operacyjnego we Wrocławiu z 11 września 2013 roku do sygnatury 2K278/13 zamieszczony w zbiorze REX pod numerem 1375925, z którego wynika, że jeżeli chodzi o zamiar ewentualny, zawsze towarzyszy jakiemuś innemu zamiarowi bezpośredniemu, choćby obojętnemu w ocenie prawnokarnej, zamiar ten występuje w związku z jakimś celowym zachowaniem, oznacza godzenie się, akceptację możliwości, że zachowanie sprawcy może zrealizować znamiona czynu zapewnionego w ocenie sądu. Jeżeli chodzi o zachowanie oskarżone w mniejszym postępowaniu, to zrealizował on znamiona podmiotowe zniesławienia w zamiarze bezpośrednim. Niewątpliwie analizując całokształt zachowania oskarżonych, no to te wypowiedzi, które stały się przedmiotem zarzutu, stanowią one wyraz negatywnego nastawienia oskarżonego do osoby pokrzywdzonego, jego właściwości osobistych i dalszych kwestii. Sąd szczegółowo rozważy to na piśmie. Tutaj wskazuje również na postawę oskarżonych pozostałych osób uczestniczących poza oskarżycielem publicznym w toku postępowania, które nie zwracali się co do działań podejmowanych przez osobę pokrzywdzonego, a co do jego cech, rzekomych cech osobistych. A zatem w tym zakresie również zrealizowano znamiona występu określonego w artykule 212 paragraf 1 kodeksu karnego. Zanim przejdzie sąd do orzeczenia dotyczącego warunkowego umorzenia postępowania, wskazać jeszcze należy na jedną okoliczność. Wielokrotnie na tej sali pojawiały się zarzuty dotyczące obecności oskarżyciela publicznego, który objął to postępowanie w związku z artykułem 60 kodeksu postępowania karnego. Tutaj wskazać należy, że po pierwsze ta kwestia nie podlega kontroli sądowej, ale artykuł 60 kodeksu postępowania karnego wskazuje wprost na sytuację, w której oskarżyciel publiczny, kierując się tymi wymienionymi w tym przepisie okolicznościami, ma prawo wstąpić do takiego postępowania i to, że wstąpił, nie stanowi zarzutu dotyczącego braku zależności, niezależności oskarżyciela publicznego bądź też innych cech osobistych. Nie możemy przenosić tej kwestii, która była przedmiotem wystąpienia oskarżonych przed Sądem Okręgowym na Sączu, na kolejnego oskarżyciela publicznego, który realizuje tylko swoje uprawnienia procesowe, kierując się zasadami wprost wyrażonymi w kodeksie postępowania karnego. Jeżeli chodzi o warunkowe umorzenie postępowania, to sąd stosował tutaj przepisy artykułu 66-67 kodeksu karnego i doszedł do wniosku, że odnosząc się do tej części motywacyjnej zachowania oskarżonych, do dotychczasowej niekaralności oskarżonych, jak również przebiegu ich linii życiowej, wystarczające dla osiągnięcia celów postępowania, w szczególności tego celu wychowawczego, jest warunkowe umorzenie postępowania na okres próby wynoszący 2 lata. Brak było podstaw do orzeczenia wobec oskarżonych kary grzywny bądź też ograniczenia wolności. Sąd ma tutaj na uwadze to, że oskarżeni wprawdzie nie przyznawali się do popełnienia zarzucanego im czynu, kwestionowali zarówno ustalenia faktyczne, jak i kwestie prawne. Jednakże po pierwsze, jak wynika z poglądu judykatury, brak przyznanie się bądź też nieprzyznanie się oskarżonym nie stanowi o możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Sąd tutaj uwzględnił stopień winy, stopień społecznej szkodliwości czynu, a w szczególności okoliczności dotyczące popełnienia tego czynu, jak ten stopień winy, stopień społecznej szkodliwości nie budziły wątpliwości. Uwzględnił tutaj również depozycje pokrzywdzonego, które pojawiły się na rozprawie, który wskazywał, dlaczego zdecydował się złożyć takie zeznania, dlaczego pojawiło się to zawiadomienie i jakie prawa tutaj chroni poprzez występowanie przed sądem. Kierując się tym stanowiskiem pokrzywdzonego, który
wyjaśniał, że jeżeli chodzi o swój tok procedowania, występowania przed sądami, pierwszy raz pojawiła się taka sytuacja, w której jednocześnie no, nie rościł sobie jakichś większych pretensji do osób oskarżonych, wskazywał na te motywacje działania. Sąd zdecydował się warunkowo umorzyć postępowanie, wskazując, że z jednej strony mamy do czynienia z ochroną interesu określonej osoby funkcjonującej w wymiarze sprawiedliwości, a z drugiej strony o oskarżeniu też po części, co wynika z treści dalszego pisma, dalszej treści tego pisma przedłożonego przez oskarżonych, działali w ramach uprawnień oskarżonych i to służyło umiarkowaniu w zakresie wyrzeczenia co do warunkowego umorzenia postępowania. Jednocześnie pozostałe warunki dotyczące postawy sprawcy, dotychczasowego sposobu użycia, uzasadniane przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania oskarżeni będą przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełnią ponownie przestępstwa. I tutaj sąd zawsze wskazuje na okoliczności dotyczące tego, że każdej osobie przysługuje ochrona czci dobrego. Możemy, jak długo, także popełnimy przestępstwo.